Wywiad z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jadwiga Chmielowska. Witam Cię. Cześć, dzień dobry Państwu. Jadwiga Chmielowska, legenda walki z komuną, dziennikarka, a także osoba, która przez 9 lat ukrywała się, będąc ścigana listem gończym. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best Bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. And Joe and Adam know every rock and pine. No one works, fights, or eats like those boys of mine. Here we stand in the middle of a grand bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a house full of friends with a rainbow ends, how rich can a fella be? Jak to jest być przez 9 lat ściganym listem gończym i nie dać się złapać? W sumie to jest bardzo proste, ale wymaga bardzo dużo samozaparcia i umiejętności. Czyli nie wolno się kontaktować z rodziną w żaden sposób. Żadne spotkania z mamą, bratem, mężem. Czyli tam. Hardcore już. Zupełny hardcore, ponieważ policja zna otoczenie. I zresztą w moich aktach jest, jak oni tam przesłuchiwali nawet kolegów z roku, czy robili listę uczniów w szkole średniej czy podstawowej, już tego dokładnie nie pamiętam. W każdym razie żadnych kontaktów z rodziną. Z tym, że u nas funkcjonowała poczta polowa, podziemna, i ja z mamą miałam kontakt, wysyłałyśmy listy. Mama mi nawet posyłała pyszne pierniki z okazji świąt. No więc zdążyłam się pożegnać, prosić o przebaczenie, bo potem już się nie widziałam z mamą i nie mogłam być nawet na pogrzebie matki. Był bardzo obstawiony cmentarz i w ogóle chyba to był najbardziej pilnowany grób w Polsce, bo stali bez przerwy. A w święta, bez przerwy w zwykłe dni, tak? Zwykłe dni i noce. Cały rok, tak? I noce, tak. Natomiast jak były jakiekolwiek święta, czyli na Wszystkich Świętych, czy jakieś inne święta imieniny, urodziny mamy, no więc też trzeba było to wytrzymać i nie pójść na ten grób, nie pójść na pogrzeb. Ja wiedziałam, jak się ukrywać, ponieważ moja mama ukrywała się za pierwszego bolszewika, czyli w 1939 roku po wkroczeniu, ponieważ jej męża aresztowali, był kapitanem dwójki, czyli kontrwywiadu w Brodach. Był komendantem posterunku. Czyli na samym jakby froncie tej walki wywiadów z bolszewikiem, tak? No tak, to przecież oni byli specjaliści. Ta część dwójki od spraw NKWD, czyli wnętrznej bezopasności, i NKHB, czyli gospodarstwiennej bezopasności. No a potem mamy jako żonę oficera chciano wywieźć na białe misie, czyli albo do Kazachstanu, albo na Syberii. Matka się musiała ukrywać. Potem zdobyła fałszywą metrykę, czyli że jest panną. I co ciekawe, słuchaj, ksiądz plus Żyd. Jeden ksiądz daje metrykę bez mrugnięcia oka, a drugi ksiądz tłumaczy, jak możesz fałszywe dokumenty dać. No ten mówi, że ja nie daję, żeby wyszła drugi raz za mąż, tylko żeby jej ratować życie. To samo Żyd. Jeden Żyd mówi do NKWD, że ależ owszem, było wesele, ona jest mężatka i tak dalej, a drugi Żyd, który sprzedawał nam no wszystko, bo to był powiedzmy sklepik wielobranżowy, jak to się teraz nazywa. Więc drugi Żyd, ten, który sprzedawał, przepisał, słuchajcie, cały miesiąc ksiąg,
przy pomocy rodziny, no bo przecież tam nie stał tylko on za tą ladą, przypisali, żeby ukryć, że w tym czasie były większe zakupy. Więc proszę zobaczyć, katolik, ksiądz, który jeden jest za ratowaniem i to samo Żyd. Jeden Żyd jest za ratowaniem matki, a drugi Żyd nie, bo przecież tam było. Więc zobacz, to po prostu nie było podziału. Polak, Żyd, Ukrainiec, tak, Ukrainiec. Tylko czy ktoś był człowiekiem, czy ktoś nie był człowiekiem. Zakończyło się dzieciaku, to życie w wielkim strachu, więc radość z odepchania najeżdżających nas kratów, a my do lasu. Wiemy, że nie mamy czasu, rozumu nie zabrały nam wybuchy od granatów. Taki nasz atut, przed wrogiem się nie pochylać. Nowa dobra władza wielką tajemnicę skrywa. Swastyka zgniła, każdy z radości do piwa, a my doskonale wiemy, że jest za wcześnie na wiwat. Nas nie wykiwa żadna propaganda śmierci, czerwona kostuka, która społeczeństwo nęci. Wróćmy do lat 80. Realia Jaruzela i ty ukrywająca się przez 9 lat przed tą esbecją, która była niby taka wszechpotężna, wszystko wiedząca. My wiemy wszystko. Jak to było? Nie mieć, nie wiem, mieszkania, nie mieć roboty, tak? Nie mieć niczego. A przede wszystkim, dlaczego mi się udało? Ja zaczęłam konspirować przed 80 rokiem. Myśmy mieli taką fajną grupę współpracującą z SKS-em z Wrocławia, czyli Olkiem Glajewichtem, pseudonim Czarna Małpa, tak żeśmy go nazywali, i z Jurkiem Filakiem. I w naszej grupie nie było wpadki, czyli myśmy dostawali i książki, jakiegoś robotnika, czarną księgę cenzury. I ta grupa, w związku z tym, że nigdy nie wpadła, bezpieka nie wiedziała o nas, to stanowiła moje zaplecze. Oni mnie szukali, kwater i tak dalej. I kwatera moja główna była dana przez faceta, który zamknął się w klasztorze. No więc naprawdę nikt nie wie, tylko facet, którego mieszkam i ja, udawałam wieczną narzeczoną. Poza tym ja tych kwater miałam kilkadziesiąt na Śląsku, w różnych miastach, zmieniłam miasto. Nie wolno kilkudziesięciu nigdy... osób nie znalazł się żaden kapuś, tak? Nie znalazł się żaden kapuś i mam potwierdzenie w dokumentach IPN-u, że nie miałam koło siebie w ogóle żadnego kapusia, ale na przykład przesłuchiwali niektórych, no i nie mogli zrozumieć, dlaczego nie mogą mnie znaleźć i nikt nie chce gadać na mój temat. No i jeden tam miał się zapytać z polecenia SBC, dlaczego nikt nie chce gadać. No i odpowiedziała prosto, bo jakbyś ją znał, to byś też nie chciał na jej temat nic gadać. Dlaczego? Bo urwiała? No bo ja byłam hardkorowa dosyć, no zresztą nie jestem taka ha, 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 hi, hi, hi. No mam taki mocny głos, no i wiedziano, że szybciej po mordzie leję, aniżeli się płaczę, czy tam wzruszam. Więc pijmy wino, szwoleżerowie, niech smutki zginą w rozbitym szkle. Gdy nas nie stanie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Gdy nas nie stanie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. A gdy cię zdradzi piękna dziewczyna, to ty się, bracie, z tego śmiej. Miłej kompanii napij się wina i bolszewika w mordę lej. Miłej kompanii napij się wina i bolszewika w mordę lej. Bo przyjdą czasy, że te kutasy będą przed nami na baczność stać. Dwojna mnie zadrży jak liść osiki, gdy będziem w ruskie mordy lać. Dwojna mnie zadrży jak liść osiki, gdy będziem w ruskie mordy lać. Kogo ty udawałaś? Jakie miałaś te tożsamości jako osoba przez 9 lat ukrywająca się? Więc ja miałam zawsze doskonałą legendę. Byłam inżynierem elektrykiem. No jako inżynier elektronik, no to nie było specjalnego problemu, tam obwody. Ja od 1984 roku pracowałam u kolegi na czarno. Te pieniądze po prostu szły na funkcjonowanie organizacji. On założył firmę elektryczną, jakichś pomiarów elektrycznych, zresztą Krzysztof Włócyk z Bytomia. Spotykałam się z normalnymi ludźmi, czyli chodziłam na różne imieniny, urodziny, sylwestry.
związku z tym, że nikt z otoczenia Krzysztofa, u którego mieszkałam, większość czasów, ale od razu mówię, że ja wyjeżdżałam na 2 tygodnie, na 3 tygodnie niby do pracy w delegacji, wracałam, więc wszystkim wszystko się zgadzało. Więc nikt się nie dziwiłam, pracuję zawodowo i raz na jakiś czas wyjeżdżam w delegację, a potem za te dniówki odpracowane w nadmiarze mam wolne. No byli to ludzie, którzy na pewno komuny nie lubili, ale chcieli normalnie żyć i temu się nie można dziwić. Tak, większość tak. Społeczeństwa i naród, żeby przetrwać, musi normalnie żyć. Natomiast część kolegów, którzy zamknęli się w podziemiu i nie widywali się z nikim, zaczęli świrować. Bo jak się to wszystko zaczęło, miałam 26 lat. Młodemu człowiekowi jest bardzo łatwo. Ja mam tylko z siateczką. Ja mówię, proszę, jakim ja jestem w komforcie. Nie muszę dbać o mieszkanie, nie muszę dbać o jakieś pierdoły, że mi telewizor się popsuje, czy go szlak trafi, prawda? Jaki człowiek jest wolny, jak nie ma nic. Przecież mi nic nie mogą zrobić, w żaden sposób szantażować. No co, wezmą mi tą siateczkę, jeszcze szczoteczkę do zębów, dwie pary majtek i jakiś podkoszulek. Naprawdę to jest wolność. Jeśli ktoś nie jest przywiązany do jakichś dóbr doczesnych, prawda? I wtedy poczułam taką lekkość, że w sumie no, wzięli mi wszystko, no bo wzięli mieszkanie, wzięli ten, no. A bałam się po prostu, że mąż nie wytrzyma tego psychicznie i nie wytrzymał, bo wziął ze mną rozwód w 1985 roku. Ale poczucie tej wolności jest fajne. O lepszym życiu ciągle marzę. O lepszym świecie ciągle śnię. Ciągle śnię. Chciałbym być sobą całe życie. I wierzyć w to, że dobrze jest. Dobrze jest. A gdybym ja był czarodziejem, to zmieniłbym ten głupi świat. Głupi świat. Lecz nim nie jestem, moja miła. I muszę iść przez życie sam. Udawałam kuzynki koleżanek, które właśnie urodziły dziecko i koleżanka czy kuzynka przyszła im pomagać, prała pieluchy. Zawsze miałam bardzo dobrą legendę i potrafiłam się absolutnie wcielić. To jest rzecz, którą należy też troszeczkę poćwiczyć i trochę mieć zdolności wrodzone. Ja nie wiem na ile szkolenie matki, bo matka mnie szkoliła, przecież wspomniałam, że matka była żoną oficera dwójki, potem w II wojnie światowej pracowała bezpośrednio z Hermanem, dowódcą okręgu AK w Stanisławowie, zajmowała się wywiadem w Armii Krajowej, czyli na ile jej szkolenia pomogły, a na ile zdolności moje. Była taka sytuacja, że ja bardzo często chodziłam jako swoja własna łączniczka. Jeden chłopak z Gliwic, z wokół nas, Rafał Budnik, zaczął podejrzewać, że ja to jestem ja, czyli że on rozmawia z Chmielowską. Ja wyczułam, no w związku z tym jedyna szansa, strasznie narzekać na Chmielowską, że Chmielowska to jest naprawdę stuknięta baba. To wielu tak uważa. Że z nią, oczywiście, no musiałam być stuknięta, jak robiłam takie rzeczy, to jest, tak jest. Tak, ale tutaj, że jest stuknięta, że po co ona tak strasznie już się ukrywa, ja nie mam do niej w ogóle kontaktów, jej łącznik albo przyjdzie, albo nie, ja piszę list do Chmielowskiej, wyślę jej te pytania, czy ona się ze mną spotka, czy nie, to już jej sprawa i ja nie wiem, na kiedy ci zrobię ten wywiad, prawda, który chcesz w gazecie. Zadziałało? Dopiero po 90 roku on mi mówi, Pani Jadwigo, ja byłem wtedy 100% przekonany, ale pani gadka na temat jaka stuknięta jest Chmielowska i to jest w ogóle jaka konspiracja, no przecież już jest 87 rok, no po co już po amnestiach. I on go wyprowadził całkowicie z podejrzeń, że może rozmawiać z Chmielowską. Ja na przykład obsługiwałam komórki naszego podziemnego kontrwywiadu i wywiadu. Mieliśmy zupełnie inne metody niż we Wrocławiu, ja miałam źródła osobowe. Czyli była komóreczka prokuratorska, komóreczka sędziowska, komóreczka adwokacka, one się zbierały. Dlaczego sędzia czy prokurator godził się gadać? Bo nienawidził komuny tak samo jak my i miał kolegów. Tam nie było dużo prokuratorów. Szefem tej komóreczki prokuratorskiej był Ogórek,
zresztą w trzeciej RP potwornie potraktowany. No jak, powinno być tak, że bohater opozycji, który kontrwywiad w prokuraturze, powinien zostać bohaterem i prokuratorem generalnym, Powinien zostać. Przynajmniej tym prokuratorem głównym w województwie katowickim. Przynajmniej, prawda? Tak. Nie, wykończano go psychicznie. Facet dostał jeden zawał, potem drugi zawał. Po prostu nad nim się pastwiono. A prokuratorów on miał kilku, ale to środowisko piło i imprezowało. I to były zamknięte grona. No to jakiś problem, żeby na jakiejś imprezie libacji prokuratorskiej nie wyciągnąć od innych prokuratorów informacji. Ja bardzo często wiedziałem szybciej, co jest w aktach, niż nawet adwokat, czy tam sędzia, czy nawet poskarżony. I to była jedna komóreczka. Wersja Adama Strzembosza jest taka, że no źle to było w latach stalinowskich i że wtedy wymiar sprawiedliwości był faktycznie zły. To słyszeliśmy na tym tam kongresie sędziów polskich, a w tych latach 80., w latach późniejszych to już nie było źle i sędziowie, prokuratorzy w sumie zachowywali niezależność, sabotując właściwie władzę polityczną. To była bzdura. Należało zrobić opcję zerową. Zresztą Strzembosz później po latach przyznał się, że jednak zrobił błąd. I myśmy byli w stanie przez naszych adwokatów i naszych prokuratorów rozpracować wszystkie środowiska. Myśmy to przygotowywali. No ale przepraszam bardzo, był okrągły stół. Wielka zdrada narodowa, wielka ściema. I zrobili ludziom wodę z mózgu. Piłsudski powiedział, nie ma niepodległości za 2 grosze i 2 krople krwi. I myśmy taką za 2 grosze i 2 krople krwi mieli niepodległość przy okrągłym stole, a wcześniej przechlaną, po prostu ordynarnie przechlaną w Magdalence. Wierz mi, że ja z Kiszczakiem bym wódki się nie napiła. No tak. No, a oni pili wódkę. I Wałęsa, no przecież my o Wałęsie wiedzieli, znaczy ja go zaczęłam podejrzewać w lipcu 81 roku. W 83 miałam już pewność. A w 87 przepytywałam Gwiazdę i Gwiazdową, bo on się przeczytał. Ale mówili, no myszka złapali, czyli takiego drugiego beka, tak, że on jest. No to 2 to chyba nie. I stwierdzili, że Wałęsa jest zbyt głupi, żeby był kapusiem. Bo to Wałęsa nie robił strajku. Tam byli młodzi ludzie, ale nie byli znani. Znany był Wałęsa i była znana Anka. I Borsuk, czyli Borusewicz, wmówił wszystkim, że Anka Walentynowicz jest kobietą, to ci stoczniowcy nie pójdą za nią. Mówię, Ania, i ty mi to pieprzysz, takie głodne kawałki. Jakżeście mogli? Wiedzieliście, że to jest agent. Wiesz, ale może to jest tak, że kiedy jest 80 rok, świat idzie, ten wąsaty młody przywódca Lech Wałęsa, tak, to w tym momencie cena powiedzenia, że to jest agent, tak, w cały świat, byłaby taka, żeby wszystko się rozpieprzyło. Tak? Ja mówię w przeddzień strajku. Mogli tak myśleć, tak? Ja mówię w przeddzień strajku. On nie miał prawa być przywódcą strajku w dniu wybuchu strajku. Czuwać musi żołnierz, by nie przeszkodził wróg. Chodzi o kreowanie fałszywych autorytetów. Wszyscy moi znajomi, którzy ubarwiają historię, którzy kłamią, żywe oczy kłamią, zamilczają niektóre osoby, wygumkować z historii, to dla mnie to jest bardzo podejrzane towarzystwo i ja nie wiem, czy on to robi z głupoty i własnych ambicji, czy on jest po prostu obcą agenturą. Ja się ukrywałam, dlaczego tak długo? Ponieważ chciałam dać dowód, że milicja i bezpieka wie tylko tyle, ile kapusie przekażą. Jak nie masz kapusia wokół siebie, to nie przekaże. I szkoliłam, bo ja szkoliłam w podziemiu, oczywiście nie jako ja, tylko jako tam jakaś łączniczka, czy ekspert od konspiry, co myśmy wydrukowali, w podziemiu chodził taki podręcznik mały konspirator, drukowany przez SW z Wrocławia, chodziła jeszcze inna broszura, książka nawet wydana na zachodzie, no i przemycona. I ja tłumaczyłam tak, żadne pytania. Jeśli jesteś na przykład hutnikiem,
pracujesz przy Martenie, proszę bardzo. Technologia wytopu surówki. Czy jak działa piec martenowy? O tym możesz z bezpieką rozmawiać. Możesz opowiadać filmy. Filmy, na których byłeś w kinie od 10 lat albo oglądałeś w telewizji. Jedyny temat, na który możesz mówić. Nie wolno ci mówić nawet, że byłeś w knajpie i jadłeś, nie wiem, bigos tam z kolegą Frankiem. Bo wtedy bezpieka powie Frankowi, my wszystko o tobie wiemy. Wiemy, żeś tam z Iksińskim żar bigos. Mhm. Iście gadali na przykład o piciu piwa na jakiejś eskapadzie górskiej, czy jakimś tam ochlaju. Nie wolno, pysk na kłódkę, gadać rzeczy powszechnie znane. Opowiadać film. Krzyżacy jest wystarczająco długie, książkę czytałeś, film oglądałeś, jak coś skonfabulujesz, też nie szkodzi. Bo ja wierzyłam, że niepodległa Polska będzie i zakładałam 10 lat, że na tyle mnie stać. I jeszcze jedno, że oni mi powiedzieli, no co ty, no nawet gdyby u nas, ale jest Związek Sowiecki, to się nie da. No przecież Moguczy, Związek Sowiecki, Moskwa. Ja mówię, co ty pieprzysz? Wielki Magucci, Sowiecki Sojusz. Tak? To trzeba roz... Buczę sama. To trzeba roz... Związek Sowiecki. Ty, puknij ty się w głowę. Co ty opowiadasz? Ty już zwariowałeś od tego ukrywania się. Ja mówię, nie, trzeba nad tym pracować i przypuszczam, że nie będziemy sami. Ale to był 83 rok. I jak w 87 roku przyszedł do mnie Chlebowicz, Piotr Chlebowicz z Krakowa, czyli mieszkał pod Krakowem, miał tam bunkier ukryty, w którym drukowałam razem z nim, schodząc po jakiejś drabinie. A ciekawe, że bunkier był podłączony offset poza licznikiem. Aha. I to nie, żeby kraść prąd, tylko, że jak będzie rewizja i każą te wszystkie lodówki, pralki, tam różne urządzenia wyłączać, to licznik będzie stał, nie? A oni mogą sobie spokojnie drukować, woda była, pić było, do, jeśli nawet kocioł trwał trzy dni głodówki, nic się nie stanie, prawda? No więc Chlebowicz przylazł do mnie i mówi, Jeczka, w Rosji się coś dzieje, w związku z sowieckim puścili wszystkich więźniów. Trzeba zrobić Wydział Wschodni, bo Hajrysian Mówisz o Solidarności Dyni, Walczącej, uporządkujmy, tak, to już mówię, będąc, ukrywając się. W pewnym momencie, w 85 roku pojawiłaś się w Solidarności Walczącej. I ja wtedy powiedziałam, dobrze, gdy dowiedziałam się od Piotra, że są siły, wszystkich łagierników wypuszczono, że jest na kimś się oprzeć. Czyli co, miałam rację, że Związek Sowiecki się rozpieprzyć da. Zaczęło się podziemie, okazało się, że ja jestem jedynym członkiem zarządu, który uniknął aresztowania. Zaczęłam organizować Regionalną Komisję Koordynacyjną NSZZ Solidarność i przyjmowaliśmy tylko tych, co potrafią coś zrobić. Czyli musiała się grupka wykazać przynajmniej, że potrafią coś drukować albo się specjalizować w czymś. Ale musiał być efekt. Czyli nie kłapanie mordą czy dziobem i opowieści, tylko najpierw pokaż, że coś potrafisz zrobić. A potem my cię przyjmiemy do RKK. I mieliśmy strukturę od Raciborza poprzez wszystkie te Świętochłowice, Rudy, Chorzowy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zaczęliśmy też współpracować z Solidarnością Walczącą, która powstała na środku we wrześniu 1982 roku i zaraz zaczęła wydawać gazety. Już wtedy robiliśmy tak zwaną Al-Kaidę, czyli strukturę rozproszoną, fraktalną, która nie ma kierownictwa, ma koordynację. Tylko i wyłącznie. Ale myśmy nie panowali, ja się nie wpieprzałam do szefa Rybnika, nawet nie wiedziałam, kto jest szefem Rybnika. I to miało sens. O tej Al-Kaidzie wspomniałaś, czyli to, co bezpieka twierdziła, że Ośmiornica. Solidarność Walcząca to terroryści, to trochę potwierdzasz. Nie, nie. Ja mówię o strukturze fraktalnej, że to jest apel do społeczeństwa. Kto chce walczyć z komuną na pierwszym miejscu, kto chce niepodległej Polski, przyłączcie się na zasadzie idei. I tworzyły się grupki miejskie, towarzyskie, prokuratorskie, prawda? I one sobie istniały.
I one potem nawiązywały jakiś kontakt przez przyjacielsko-rodzinne. Tam nie było przypadkowości. Tam nie było tak, że o, ja chcę się zapisać do partii jakiejś. Potem się okazuje, że kolejny kret. Myśmy czasami sprawdzali do 4 pokoleń wstecz. Bo jak pradziadek porządny, dziadek porządny, to mała szansa, że tam pradług jest lewy. Poznawaliśmy rodzinę ze względów towarzyskich. Nie można aż tak grać. Poza tym myśmy mieli specjalistów. Chodzili koledzy, którzy naprawdę na tym znali, na psychologii. Świetna była Elka Szczepańska. Jak Elka siedziała, to ja nie powinnam z nią mieć żadnego kontaktu. Myśmy zakładali, że każdy, kto był internowany, aresztowany, był w ich łapach, to może już być ich. To była metoda. I to robiła Armia Krajowa. Armia Krajowa bardzo dokładnie sprawdzała, jeśli komuś się dało uciec, jak ta ucieczka wyglądała. Czy to było odbicie, czy na przykład, nie wiem, wykolejenie pociągu i udało mu się zwiać. To było sprawdzane. To był w ich łapach, mógł pójść na współpracę. Ale Elka Szczepańska nie. To była psycholog z Akademii Wychowania Fizycznego. Zresztą ona, dygresja. We Lwowie przed 80 rokiem rzuciła kwiaty, ona oszczepem rzucała. Była chyba wicemistrzynią, czy nawet mistrzynią polskiej w studenckich olimpiadach. Rzuciła kwiatki pod nogi pomnika Mickiewicza, czyli przerzuciła te kwiaty przez całą dwupasmówkę, bo nie można było podejść. No i potem całe śledztwo i też właśnie opowiadała, jak ją podkablowali. No bo ją podkablowali, że to ona. Ona ze studentami z AWF-u była. Więc ja wiedziałam, jak ona była aresztowana, co jej podstawiano i jak ją straszliwie męczono pytaniem, gdzie jest Chmielowska. A kto ją sypnął? Jej własny mąż. Więc zobaczcie, jak by twardzi ludzie. Ona sobie przywiązała pieluszką do ręki starszą córeczkę, była w ciąży, dostała krwotok. Przykładali jej lód z zamrażarki, nie? I ubecy dalej ją pytali, więc z takimi ludźmi można było. I ona też szkoliła trochę ludzi, jak się zachować, jak nie gadać, jak odpuszczać. Ja mówiłem, słuchajcie, siedzicie, waszym zadaniem jest jedno, trzymać dziób na kłódkę. Wy się już nie przyjmujcie ani rodziną, ani tym. Im mniej powiesz, tym będzie lepiej. No na przykład w Rybniku spotkałem się z łącznikiem i miał mieć w kościele tam, piąta ławka, tam, któraś nawa dokładnie, i miał mieć w ręku żołnierza wolności. No ja przyjechałem z żołnierzem wolności, bo kupiłem dużo, dużo wcześniej, a on przyjechał z żołnierzem polskim. No to jak tak patrzę, no w kościele, no, no podchodzę do gościa i mówię, co, nie było w kioskach, nie było, nie? Się zaczął śmiać i mówił, nie było żołnierza wolności. Zaczęłaś mówić o pomyśle obalenia Związku Sowieckiego. Powiedz, czym był Wydział Wschodni Solidarności Walczącej? Jak to się zaczęło? W jaki sposób udało wam się nawiązywać kontakty w innych krajach zniewolonych przez Moskwę wtedy? No więc ja do Solidarności Walczącej wstąpiłam w 1985 roku w maju. Zaprzysięgłam kolegów z Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży z Krakowa. I tak poznałam Chlebowicza, trochę się tam u niego ukrywałam. I Chlebowicz właśnie wpadł na pomysł, że trzeba... Cokolwiek szalony pomysł jakby... Bo on miał kontakty na Białorusi, jeździł na Litwę i on się już kontaktował z tymi łagiernikami wypuszczonymi. I on wiedział, że Paruir Hayrikyan z Armenii, ten słynny wyrzucony do Etiopii, bo tylko Etiopia go nie przyjęła. No i on razem z Bukowskim zaczęli po prostu knuć, jakby tu założyć takie międzynarodowe grono. Władimirem Bukowskim. Władimirem Bukowskim, tak. Dysydentem rosyjskim, opozycjonistą do dzisiaj, w Wielkiej Brytanii tak. Siedzącym. Więc Paruir Hayrikyan założył później taką organizację Wolność i Niepodległość. Nie Wolność i Demokracja. Myśmy nie walczyli o demokrację, niech sobie po prostu wybiją ci nasi politycy z głowy tą całą demokratyzację. Ja walczyłam z komuną o niepodległość, czyli do niepodległości potrzebny był trup Związku Sowieckiego. I sobie to raz na zawsze wbicie politycy
Polsce do głowy. I myśmy założyli autonomiczny Wydział Wschodni. I teraz tak, no przecież gdziekolwiek pójdziesz, to może być mina. Wierzyliśmy tylko starym łagiernikom i to nie takim, że był władz, że to jest dobry. Nie. Jeśli to był przykładowo Estończyk, to musiał o nim Gruzin, Ukrainie czy Ormianin dobrze mówić. Czyli, że to był tak zwany poriadoczny człowiek. I na tej podstawie zrobiliśmy siatkę ludzi we wszystkich republikach. Piotr Chlebowicz dotarł jeżdżąc na Białoruś do Wilna. I w Wilnie była głodówka Ligi Wolności Litwy. Który rok? To był 80, koniec 7-8. I on dotarł do już uwolnionego Antadasa Terleckasa, czyli Antka Terleckiego, który był Litwinem. Bo on był szefem, czy założycielem Ligi Wolności Litwy. I przez Litwę, wszystkie kontakty szły przez Litwę. Od Kazachstanu, poprzez wszystkie republiki, bo i Pułatowy, bracia Pułatow z Uzbekistanu, i Kirgistany, i Turkmenistany, w Azerbejdżanie z Musawatem, z partią Musawat mieliśmy doskonałe kontakty z Ormianami, no bo przecież paru ich, Jan Wardan, z Gruzją, to też właśnie starzy łagiernicy, Tariu Gwiniaszwili. Oczywiście Białoruś, Litwa, Estonia, Lagre Parek była też wiele lat w Łagrze i potem była ministrem spraw wewnętrznych Estonii. W Polsce było inaczej po okrągłym stole. Ja nie byłam ministrem spraw wewnętrznych, bo tu teraz by zupełnie inaczej Polska wyglądała. Słuchajcie, mamy 27 lat tego PRL-u bis, czyli trzeciej RP, która się kupy nie trzyma. Nikt nie został tutaj wykryty, namierzony. Dlaczego? Być może dlatego, że te trzy literki WSI stworzyły wszystkie te biznesy. Tą oligarchię trzeciej RP żyjemy, ja żyję w tym Poznaniu Kulczykowie przez lata, tak? No przecież to było wszechogarniające, trzymające media, artystów, uczelnie, wszelkie te kluczowe punkty, narzędzia wpływu. Czyli wracamy, tak? Do Magdalenki. Słuchajcie, ja naprawdę bym wszystkich tych, którzy chlali wódę w Magdalence, wsadziła do pierdla za działalność na szkodę państwa. I sprawdźcie, czy mogą wasze powiedzieć, takie były realia, może trzeba było ewolucyjnie coś uzyskać. Jakie realia? W Polsce byliśmy najdalej, mieliśmy struktury. Powiedzmy o czymś bardzo ważnym, bo oglądają nas, nie wiem, małolaci, którzy oglądają tutaj liderów, kibiców różnych środowisk nonkonformistycznych wobec trzeciej RP. Czym w tej geografii postkomunizmu jest Moskwa? Jakie ona realizuje tutaj cele, jakich używa metod, żeby utrzymać to panowanie nad regionem? To, gdzie ty i nie wiem, Piotr Chlebowicz i inni, którzy z wami współtworzyli te inicjatywy na rzecz współpracy tych krajów podlegających Rosji. Jakie są cele Moskwy i jakimi metodami ona je realizuje od 1989 roku i dzisiaj w czasach internetu, w tych dniach, kiedy ci małolaci zaczynają wchodzić w jakąś działalność patriotyczną i ich będą przejmować odpowiedzialność za jej prowadzenie przez najbliższe lata. Co ty im masz do powiedzenia o tych mechanizmach? Moskwa zawsze chciała być imperium. To, czy to była komunistyczna, czy amcarska, to metody były bardzo podobne. I teraz jest to samo. Rosja pierestrojkę robiła, czyli pierestroiła, przebudowała, bo lepiej zamienić książeczki partyjne na książeczki czekowe, to każdy wie, prawda? I o to chodziło w pierestrojce. W tej chwili prowadzona jest wojna hybrydowa, czyli Rosja, zanim wkroczy, ona musi nasz mózg po prostu zlasować, żebyśmy nie mieli woli obrony. I teraz jaka jest? Po prostu dezinformacja, ciągle dezinformacja. Przecież jak ja słyszę, że Rosjanie nas będą ratować przed Ukraińcami, którzy przyjdą nas banderowcy mordować. Albo przed muzułmanami też będą. Przed muzułmanami, chronić i przed gender. Wielą tą zagrożoną wiarę chrześcijańską. Jak ktoś mi to mówi, to ja już od razu na niego patrzę. Pożyteczny idiota albo agent. I teraz, słuchajcie,
młodzi ludzie, nie dajcie się manipulować. Ja rozumiem narodowców w tej chwili, bo chłopcy krzyczą Narodowe Siły Zbrojne, NSZ. To oni wszyscy chcą być narodowcami, bo to byli patrioci. No i owszem, bardzo dobrze. Oni byli patriotami. Żołnierze wyklęci są w tej chwili wyciągnięci z tego niebytu historycznego. Wspaniale, robicie wspaniałą robotę. Tylko że Narodowe Siły Zbrojne IAK była mordowana przez Rosję sowiecką. Przez służbę Putina, tak? KGB, FSB, tak? Przecież to był pułkownik KGB, który rezydował w Enerdówku. Przecież on znał Merkelkę, no bo przecież to był jego teren. I wy się nie dajcie naprawdę na propagandę rosyjską. Przecież Rosjanie są mistrzami w inwigilacji. Mało tego, agentami nie są tacy starzy ludzie jak ja albo i starsi, jeszcze z tej agentury sowieckiej tak zwanej. W tej chwili biorą młodych ludzi. Pierwszy raz 1992 rok Moskwa przewerbowała nową agenturę, czyli starą dała na jałowy bieg, nazwijmy to, a brała młodych ludzi. Jak ja słyszę, że studium doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim jest finansowane, czyli dostają z Rosji, z Gazpromu stypendia. Mm-hmm. Przepraszam was bardzo, oświadczam panowie, którzyście wzięli te stypendia. Nie wytłumaczycie się przede mną w ogóle. Nikt pieniędzy za darmo nie daje. Nawet jeśli wam nie każą współpracować teraz, to przypomną się za 5, za 10 lat. Tłumaczyliście mi, że no ale to jest za zgodą rektora. To jest wasz problem i pana rektora. I ja mam pytanie, czy pan rektor, to musi być profesor, przynajmniej przez sekundę pomyślał? Nie chcę mówić dalej. Przepraszam bardzo, trzeba odpowiadać za swoje czyny. Nic Rosją się nie robi za darmo. Nie ma darmowych lunchów. Lobby rosyjskie, zarówno w Polsce, jak i w tych innych krajach, które zaczęły się tutaj wyzwalać, że oni są w stanie kreować różne byty na scenie politycznej od prawicy do lewicy. Tak? Palikot jeżdżący na polowania do Rosji razem z Komorowskim, realizujący wszelkie zapotrzebowania Rosji w Polsce, szczególnie kiedy Lech Kaczyński jako prezydent zaczął się stawiać Rosji i zagrażać jej interesom. Z jednej strony Palikot, z drugiej strony pojawiają się te ci goście udający narodowców, a prorosyjscy i mówiący, że Rosja nas obroni przed złym Zachodem. To znaczy istota taktyki rosyjskiej od stuleci unowocześnianej, nie wiem, w erze internetu, w różnych innych momentach, polega na tym, żeby budować własne lobby, własne sfery wpływów. Jak to widzisz w III Rzeczpospolitej? Agenturę umieszcza się nie w swoich szeregach. Tam mogę mieć dwóch czy trzech, żeby tam ewentualnie kontrolowało. Agenturę umieszcza się w organizacji przeciwnika, czy potencjalnego przeciwnika, więc zawsze bardziej inwigilowana była Solidarność, te wszystkie organizacje podziemne, a w tej chwili narodowcy, no bo to jest przeciwnik potencjalny. I mający młodych, czyli no, potencjalną energię, tak? Młodych ludzi, na szczęście, ja tak Bogu dziękuję, że dużo młodych organizacji w terenie zaczęli się łapać w tym wszystkim. Nie, no bo ja się robieni są w konia, prawda? Bo ja się jakoś wywodzę z kibiców, tak? I wiem, że ten przeciętny kibic idący na Marsz Niepodległości, jakby się powiedziało, że Rosja jest sojusznikiem Polski, to by się puknął w łeb. I każdy, i śpiewają piosenki o Rosji, takie jakie śpiewają, nie zawsze cenzuralne. Rosja podsyca, że ma być kult Bandery, a nie Mytryngi, bo przecież UPA nie była jednolita. To była UPA B czy OUN B. To była garstka też, ale też bardzo krzykliwa garstka, która chciała mordować Polaków. Mytryga na przykład był za współpracą z Polakami. Po co mamy rżnąć Polaków? Rżnijmy Moskala i rżnijmy Niemca. I Mytryga też zginął z rąk NKWD. Czyli zobaczcie, można było, mają, czy Bulbę, prawda, mają bohaterów, na których można byłoby budować
tożsamość ukraińską, bo oni potrzebują tego jak powietrza zbudować patriotyzm ukraiński. Czyli mogli być Mitryngę, Bulbę, wcześniej mogliby mieć Petlurę, wcześniej który mogliby mieć... Który współpracował z marszałkiem Piłsudskim i był... I pomógł nam odeprzeć bolszewika, tak? Tak. I teraz mogliby mieć Sachajdacznego, jeszcze tam paru innych, którzy zdobywali Kreml, nie? I ja mówię, budujcie wiarę i narodowe poczucie godności. Jaki mój naród jest wspaniały. My wam w tym pomożemy. Mało tego, ja już od razu mówię, że nawiązaliśmy kontakty z narodowcami Ukrainy, ale tymi, którzy myślą, a nie tylko wrzeszczą. I składane są kwiaty pod rzezią, pod pomnikiem rzezi wołyńskiej. Przez Ukraińców. Przez Ukraińców. Można te rzeczy robić, ale pamiętać trzeba, że to jest wszystko w interesie Moskwy. Proste rachunek. 50 milionów Ukraińców. Prawie 40 milionów Polaków. Łącznie z tymi szwendającymi się chlebem. Czyli razem chlebem, mogą nie? postawić 150-milionowej Moskwie, tak? Mniej, ponieważ Jakuci, Tatarzy, Kazachscy i masę innych mniejszych czy większych narodów, czy jest mniej. A dołączcie do tych 90 milionów ludzi, którzy bardzo kochają swoją ojczyznę. Polaków, Ukraińców, później przecież mamy Gruzinów, Ormian, tam Litwinów, Wołotyszy, Estończyków i jeszcze paru innych. I możemy się przedstawić. Ja się specjalizowałam akurat w Azji, krajach muzułmańskich. Kobieta z krzyżykiem, bo wtedy mnie to zapewniało bezpieczeństwo. Czyli ja się mogłam zachowywać tak, jak widzicie, że nie jestem raczej taka spokojna. No i brałam udział w kongresach partii i organizacji niepodległościowych Średniej Azji i Kazachstanu. Jedyna chrześcijanka. I jedyna kobieta. Przemawiałam normalnie. Pomagałam zakładać organizacje i partie muzułmańsko-demokratyczne. Rozwoziłam Koran. I teraz słuchajcie, jakiś idiota mnie pyta w Polsce, no już w 2000 którymś roku, no dlaczego z Biblią nie jeździłaś? Ja mówię, no bo ja nie jestem misjonarz, ja dywersant, no piszę to do głowy. Mój cel był rozwalenie Związku Niepodległość Sowieckiego. Niepodległość Polski i rozpieprzenie Związku Sowieckiego i rozwalenie tego, co te narody realnie okupowało. Tak? Pamiętam, przypominam 83 rok, to spotkanie w Gliwicach z kolegami, że ale przecież Związek Sowiecki mógł uczyć i tak dalej. Nie, to trzeba go rozpieprzyć. I słuchajcie, robiłam wszystko, żeby rozpieprzyć. Mało tego. To nie ja rozpieprzyłam. Ja nie jestem Lech Wałęsa. Ja byłam malutkim piaseczkiem, taką drobinką piaseczką, która wleciała w tryby, rozkokosiła się tam i wtedy już mogło wpaść znacznie dużo wiader już piasku. Rzeczy, któreśmy robili i z Przemytem, przecież ja już teraz mogę mówić, bo długo nie mówiłam. Przedawniło się. Przedawniło się, ale po stronie litewskim. Czyli Litwini już podają oficjalnie, że ja pomagałam im kompletować sprzęt posłuchowy, nasłuchowy, całą elektronikę nadawczą i przerzucać przez granicę, prawda? Z perspektywy twojej wiedzy o polityce Moskwy, z perspektywy tych znajomości polityki różnych narodów, tych dążeń niepodległościowych, które wspierałaś, czym był Smoleńsk? To była zemsta i uderzenie w polskie władze. To było przygotowanie do... Zemsta za co? Zemsta za Tbilisi. Jesteśmy tutaj przywódcy pięciu państw. Polski, Ukrainy, Estonii, Łotwy, Litwy. Jesteśmy po to, żeby podjąć walkę. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nasi sąsiedzi z północy, dla nas także z północy, ze wschodu, pokazali twarz, którą znamy od setek lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie
a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Kaczyński zwołał prezydentów tych naszych od Estonii do Ukrainy, 5 prezydentów przecież pojechało. Bo ja robiłam śledztwo, pierwsze 2 tygodnie robiłam śledztwo. Jak to było? Śledztwo polegało na tym, że uruchomiłam wszystkie kontakty z Autonomicznego Wydziału Wschodniego. Po 10 kwietnia. Po 10 kwietnia. Przeglądali ludzie, którzy lepiej czytają bukwy niż ja i podsyłali mi tylko fragmenty albo z tłumaczeniami. I mnie wyszło, że Putin i Tusk są odpowiedzialni. Przeglądaliśmy wszystko po drugiej stronie granicy. Ja te rzeczy wiedziałam, dlatego naprawdę 14 napisałam, że winny katastrofie, choć nie ma dowodów wprost, ale cała otoczka przygotowania tego, to wygląda, że po prostu jest to robione specjalnie. I ja dziękuję Bogu, że Antek jest mądrym i twardym człowiekiem. Ja mówię o Antku Macierewiczu, nie? Że on to śledztwo prowadził. Myśmy zebrali... Ale wbrew tak wielkiej ofensywie medialnej, która mówi, że to jest wariat, świr, psychopata, straszne oczy na okładkach, jakby odsłoniło siłę agentury wpływu rosyjskiej, tak? No, Macierewicz jest oczywiście solą wokół Rosjan. Odbudowuje armię. No dobrze, że jak oni pacyfikowali armię, tak jak za czasów Targowicy 100 tysięcy maksimum, no to teraz to 100-tysięczna armia, no dobrze, to jest chore. Antek zaczął rozbudowywać, buduje obronę terytorialną. Mam troszkę inną koncepcję, bo uważam, że to, co on robi, to powinno być profesjonalna obrona terytorialna, a oprócz tego pospolite ruszenie. Czyli w obronie terytorialnej każdy mężczyzna, ewentualnie każda kobieta, kto chce, w danej wsi, na danej ulicy, w jak danym bloku. Jak w Szwajcarii, bloku, tak? Jak w Szwajcarii. Wychodzisz przed swój dom, gwiżdżesz, do okien wychodzą i krzyczysz zbiórka. No i za 10 minut jest zbiórka, bo on krzyczy zbiórka do mnie, nie? I wszystko jest jasne. I Szwajcarii nikt nie atakuje. Nikt nie atakuje, ale w razie zajęcia, bo teraz wojna będzie inna. To już nie jest tak. To jest przede wszystkim walka o nasze umysły, czyli dezinformacja, media, trolle i tak dalej. Pacyfikacja woli obrony. Poznaj tych, co się nie bali, tych, co się poświęcali. Za honor i ojczyznę życie oddawali. Tych, co przetrwali, niezmienni pozostali. Tych, co przeżyli i tych, co skonali. Prawda, pamięć i sprawiedliwość. Bez siebie nawzajem te wartości muszą zginąć. Dla autora tychże stwierdzeń ważna była polska sprawa. On także powiedział, tylko prawda jest ciekawa. No i u mnie też zawsze, bo ja się jąkałam bardzo kiedyś, jak mówię. Jak ktoś mi podskoczył w przedszkolu czy w szkole... Czyli już w przedszkolu się twoje chuligaństwo zaczęło. A propos wywiadu z chuliganem. Parę zębów u różnych ludzi mlecznych wyleciało. Noski były bardzo pokrwawione. Nie podoba się? I już mu się wszystko podobało, nie? Dostał w łeb i mu się podobało. No teraz to by mnie chyba do jakiegoś poprawczaka w przedszkolu już wysłali, bo byłam okropna. No a potem to zupełnie przeszło, jak widać i słychać, to już zupełnie normalnie. Poprawiona i grzeczna. Tak. Po mamie mam też, jak jej powiedział Niemiec, gestapowiec, dupolnicze Schwein, jak dostał w mordę, to przeleciał przez biurko, nie? A jej ojciec walczył w Legionach i za to dostał, nie tak jak w III RP, że ja mam wiecznie problemy z pracą i wszyscy moi koledzy dziwnie mają problemy z pracą. A całe skurwysyństwo ma posady. No, to jest taka trzecia RP, PRL bis. To oni wtedy swoim bohaterom, którzy walczyli o Polskę, dawali stanowiska. Oczywiście trzeba było mieć wykształcenie, jak się nie miało wykształcenia, to wysyłali młodzież do szkół, przynajmniej mama, która. I mój dziadek, który miał wykształcenie, był naczelnikiem Izby Skarbowej w Stanisławowie. Mówiłeś o przedwojennej dwójce, czyli o skutecznej metodzie walki z Sowietem, o polskiej skuteczności, nie tylko o polskiej walce, nie tylko o polskich marzeniach, ale o etosie tej skuteczności. Ja się naczytałem Henryka Józewskiego, który robił dwójkę w Kijowie, już zupełnie tam, gdzie jak szła walka o niepodległość w czasie I wojny światowej, Jerzego Niezbrzeckiego, Włodzimierza Bączkowskiego, tych przedwojennych też prometeistów. Na czym powinna polegać dziś polska skuteczność w zabieganiu o prawdziwą niepodległość?
organizacja, którą stworzyliśmy z Chlebowiczem, to była właśnie kontynuacja myśli prometejskiej. Kontakty trwają do dziś. Oczywiście się już odmłodziły i organizacje po tamtej stronie granicy, czyli w poszczególnych państwach. Mamy do siebie zaufanie, bo to są ludzie, którzy przeżyli, nie zdradzili w hardkorowych sytuacjach, bo i na frontach strzelano do nas i różne takie rzeczy. I to jest konieczne teraz. I teraz jest konieczne bardziej niż w 90 roku. Przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie, skłócania narodów. Ukraińców można kochać lub nie. Mnie to nie interesuje. Ja mogę kogoś nie lubić, ale z nim będę współpracować, żeby pokonać... interesu Polski i racji stanu, tak? Oczywiście, żeby pokonać głównego wroga. Pamiętajcie, ja wolę, że walki trwają pod Donieckiem niż pod Katowicami. Polacy zatrzymali bolszewików pod Warszawą w 20 roku, a teraz Ukraińcy zatrzymali pod Donbasem. I nie wierzcie w to, że Krym jest rosyjski, że w 54 Stalin podarował Chruszczowowi. Brednie, sowieckie brednie. Kto wam to mówi, to spytajcie od razu, czy tylko pożyteczny idiota, czy agent. Ponieważ Krym jest tatarski i było zbrodnią przeciwko ludzkości w 1944 roku wysiedlenie z Krymu przez Stalina całego narodu. Całego! Połowa tego narodu zginęła w transportach, bo to były małe dzieci i to byli starcy. I to był naród, który buntował się zawsze przeciwko Moskwie i Sowietowi na największą skalę, tak? Jedną z największych obok Polaków. Oczywiście, przecież tam oni stracili niepodległość mniej więcej w tym samym czasie, co Polska. Mniej więcej w tym samym czasie, bo Rzeczpospolita chroniła ich przed Moskalem. Powiedzmy o tym, w tej chwili mamy u władzy w Polsce obóz niepodległościowy ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Przede wszystkim obecny rząd, czy ten pisowski rząd, na który wszyscy czekali, że będzie dobra zmiana. Powinien przestać gadać, a robić. Moim zdaniem kluczowe może być to wpuszczenie młodych, tak? Użycie tej energii, tych młodych, skanalizowanie w to, żeby prowadzić zmianę prawdziwą, głęboką, tak? Ja oczekuję, że młode pokolenie w następnych wyborach po prostu będzie głosowało na troszkę młodszych ludzi, nie na układy, i że będzie bardzo dokładnie sprawdzało, na kogo głosuje. Jadwiga Chmielowska była dzisiaj w wywiadzie z chuliganem, 9 lat w ukryciu, w trzeciej RP, zawsze kontrowersyjna, zawsze pozywana, zawsze nie potrafiąca znaleźć wspólnego języka z różnymi układami. Takie osoby są przedmiotem zainteresowania programu Wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.